Jakieś takie mam przeczucie. A jednak nie, a jednak nie, jednak tutaj na przekór mi Ole robił te pomyłki. A na posterunku Tomek Płatek, który był dobrze ustawiony i obronił ten strzał. Myślę, że problemem Dragonów w tym spotkaniu może być krótka ławka, a raczej jej brak. Dragonów nic w tej akcji nie było. Zobaczmy teraz. Kontra, ale szybko zastopowana. Patryk Sadlek. Ależ piękny strzał. Bardzo dobry strzał, ale jeszcze jest. I teraz przejęcie z numerem 18. Nazar Maciuk, indywidualna akcja Nazar Marcuga, ale jego strzał niecelny, ale wydaje mi się, że nawet gdyby tak zdecydowanie był kryty, więc nie miał co tutaj zrobić. I z rzutu rożnego. No i to mogło zaskoczyć, Nie, wydaje mi się, że Patryk i Szczelonek taka sama. Czyżby to Maciek każe nam sądzić, że tu będziemy oglądać wynik 0-0 albo 1-1? Oby nie. Myślę, że to będzie trochę wynikać z tego. Teraz Maciek Filipowski, bardzo dobry strzał, ale w środek bramki. Myślę, że... A dwa, że stawka meczu jest taka, że Ukraina zbliży się na punkt tylko do Dragonów i będzie miał realne szanse na przeskoczenie ich w dalszej części. Zapowiadała, gdyby tutaj Rafał troszeczkę bardziej się przyłożył do tego podania, troszeczkę mniej siły, a więcej precyzji, ale może teraz Rafał go dobije? Jak to nie wpadło? Wydaje się, że któraś z tych strzałów no gol powinien wpaść. Ale jeszcze nie koniec. Maciek Filipowski do Patryka, Że teraz będą polować na zespół Ukrainę. No i tak, i w tym dokładnie, w tym Dragony myślę, że mogą Maciek Filipowski. No gdybyśmy mieli zasadę trzy rożne karne, to Dragony już ten karny by wykonywały. To jest ostatni właśnie będzie kontra, Patryk Sadak z lewej strony ma Rafał Rogosz. Ależ fenomenalna obrona Olega Ganola. Dużo dobrego im przynieść, no ale zobaczymy. Niecałe 3 minuty do końca, teraz Maciej Filipowski bardzo dobrze wypatrzył tutaj Rafała Rogosza, jeszcze to miał gdyby nie on, myślę, że tu mogłaby być spora niespodzianka i duża różnica w wyniku. Teraz odpowiedzi Tomek Płatek. Ktoś na kogoś odbija jakiś ping-pong i wtedy, ale więc właśnie tutaj groźna akcja właśnie Maciej Filipowski do Rafała Rogosza. Znowu widoczne zespół Ukrainy, tym razem strzał Panu Bogu w okno, ale... Więc Filipowski, ależ on tam dzisiaj kręci. Zobaczymy, może tym razem coś się zmieni. Ale może teraz Patryk Sadlak, indywidualna akcja, Patryk Sadlak i wszystko dobrze zrobił, do momentu, ale miejmy nadzieję, że nie będą musieli się jakby do tego... I co tu Korylek zrobił, chyba piesko. Będą kontrować Dragony, ale niecelnie Maciek Filipowski. A niedużo brakło, jest tu rzeczywiście... Dragony, Filipowski, lewa, prawa do Rogosza. Rogożyły! Ja już to tylko widziałem w bramce. No dobra sytuacja, dobra sytuacja. No Maciek strasz tutaj, ale teraz fatalny błąd, tutaj nieporozumienie, tak? Filipowski ma chyba miechy zamiast płuc, więc... Tak? Ale, no i kolejna, no już, no teraz no to chyba najlepsza sytuacja w tym... Nie sprokurowało właśnie gola dla... O, teraz właśnie było niebezpiecznie i to jest właśnie to. Gola właściwie to jest niczego. Ale może teraz Rafał Rogosz do Patryka Kurlaka. Patryk Kurlak do Rafał. To musi być gol! Nie! Walce tam z Olegiem Ganolem, którą w ostatecznej przegrał. Teraz Denis Sański tutaj podaje do grającego z numerem Dragonów Maciek Filipowski do Patryka Sadlaka. Patryk Sadlak, czy będzie szukał Rafała Rogosza? Czy do Maćka Filipowskiego? Jest gol! Faulów, które na tym zawodniku w tym spotkaniu zostały popełnione, ale myślę, że adrenalina nie pozwoli mu. Potężne uderzenie. Ole Ganol przez całą Maćka Filipowskiego i przetarł się. Zasłonięty Tomek Płatek. Sadlaka, przejął to mieć Rafał Rogosz i teraz Patryk Sadlak, czy będzie 2-1? Nie! Jednak Dymitro... Ale w międzyczasie Patryk Sadlak położysz u bramkarza. Płatek, ale chyba źle, chociaż nie przejął Patryk Kurylak do Patryka Sadlaka, przejął jeszcze Rafał Rogosz, musi pójść do Patryka Kurylaka i jest gol! Pomysł, zwłaszcza, że szczelna obrona tutaj jest Dragonów, przydałaby się dodatkowa osoba na połowie rywali. A mogło to zaskoczyć, bardzo dobrze był ustawiony gdzieś na szóstym mecze i wydaje się, że gdyby piłka dotarła do Maćka, a tutaj Denis Tański ponownie tej ofiarnie, Sadlak, Rafał Rogosz, no trochę się zagapił, żeby to nie kosztowało straty, ale niecelny strzał, jest tutaj Patryk.